Cześć, witam Cię serdecznie, z tej strony Mirosław Skwarek i w tym vlogu chcę Ci opowiedzieć o plusach i minusach pracy zdalnej i troszeczkę opowiem Ci o moich początkach, jak zaczynałem pracować zdalnie i oczywiście to Ci powiem też o tym, że nie pracuję tylko i wyłącznie zdalnie, więc też mamy swoje biuro w Rzeszowie, gdzie normalnie zatrudniamy pracowników. Teraz oczywiście w tej sytuacji te osoby pracują zdalnie, część zawsze pracowała zdalnie, ale opowiem o plusach i minusach i powiem Ci też o tym, że wcale tak jakby ta praca zdalna nie ma tylko tych swoich plusów. Powiemy sobie też o pewnych minusach. Oczywiście Ty musisz dokonać wyboru, a w tym momencie tak jakby jesteśmy zmuszeni do tego, więc trochę powiem Ci o historii, o tym, jak wygląda taka praca zdalna i jakie są jej plusy i minusy, więc zapraszam do mojego vloga. Początki pracy zdalnej to był gdzieś tak 2008 rok. Wtedy zgłosiła się do mnie Marta z Złotych Myśli. Jest to taki portal, księgarnia internetowa, która jako pierwsza w Polsce zaczęła sprzedawać e-booki, książki elektroniczne o tematyce biznesowej, rozwojowej. No i moja praca polegała na tym, praca marzeń, praca zdalna, gdzie miałem raz w tygodniu przeczytać nową książkę motywacyjną i napisać do niej ofertę sprzedażową, czyli coś, co kocham robić. Lubię czytać, uwielbiam czytać, uwielbiam pisać i jeszcze do tego miałem napisać na przykład dwa mailingi, tak? Plus tam powiedzmy inne zlecenia typu zorganizowanie jakiejś akcji promocyjnej, więc po prostu pracowałem zdalnie jako copywriter i wtedy była to dla mnie troszeczkę nowość i w sumie nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało, ale okazało się, że jest to super sprawa, bo taka praca zdalna pod tym względem, że jakby nie widzicie się, nie tracicie czasu na jakieś tam powiedzmy pogaduszki, inne powiedzmy elementy, też kwestie emocjonalne, czyli jak na przykład nie widzisz konkretnych osób, to na przykład nie wiem, ktoś, kto raczej takiego, kogoś takiego jak szef to za bardzo nie było, więc to nie były takie relacje, ale to, że na przykład ktoś ma dzisiaj gorszy dzień i ty myślisz, że ta osoba jest zła na ciebie, bo ma jakąś dziwną minę, że tam powiedzmy ktoś ma dzisiaj jakiegoś focha, więc w ogóle tych rzeczy nie było, wszystko było tak bardzo płasko, jeżeli chodzi o komunikację, na zasadzie, oczywiście wszystko było pozytywne, od razu tutaj mówię, więc bardzo fajne relacje, ale jakby no, mieliśmy co zrobić, tak, mieliśmy zadania, to rozpisywaliśmy sobie wtedy, pamiętam, w Google kalendar, więc też wtedy poznałem zaawansowane funkcje tego narzędzia, że można właśnie tam dodawać na przykład osoby, zlecać im zadania. Też w moim nowym kursie, który już niedługo będę wypuszczał, czyli będzie jego launch, będę mówił właśnie o pracy zdalnej i tam pokażę technicznie to narzędzie, jak można je wykorzystać, więc po prostu mieliśmy zadania, był menadżer oczywiście, bo tutaj przy takich projektach jak na przykład jest copywriter, grafik, osoba, która zajmuje się korektą, osoba, która na przykład zajmuje się strategicznie, tak, planuje co ma się kiedy sprzedawać i tak dalej, kwestie druku, więc ktoś musiał tym wszystkim zarządzać i tego pilnować. Więc po prostu rozdzielaliśmy zadania, osoba rozdzielała zadania, później dopilnowywała, żeby te zadania wykonać i po prostu ta praca szła, tak? I później zbieraliśmy te wyniki, czyli ja wysyłałem ofertę, grafik tworzył grafikę, ktoś tworzył okładkę, ktoś robił korektę tego tekstu i to bardzo sprawnie sobie działało. Oczywiście tam były deadline'y i tak dalej, ale właśnie jak najbardziej można było to zrobić na podstawie Google Kalendar, ewentualnie jakichś tam spotkań tekstowych na Skype'ie, bardzo rzadko się spotykaliśmy gdzieś tam głosowo, fizycznie spotkaliśmy się chyba dopiero po 2 latach, że zobaczyliśmy siebie na żywo, więc jak najbardziej można pracować zdalnie. I teraz opowiem Ci trochę o tych plusy, to już mniej więcej opowiedziałem, tak, czyli praca, można pracę wykonywać wtedy, kiedy chcesz, co też może być minusem, bo jak możesz wykonywać kiedy chcesz, no to jak sobie tego rygoru nie narzucisz, no to niestety możesz popłynąć. Więc przeważnie to jest tak, że jak ktoś gdzieś tam pracuje sobie w korporacji, no to w końcu rzuca tą pracę i staje się freelancerem, nie musi dojeżdżać, nie widzi swojego szefa, tak, nie traci czasu, pracuje sobie sam w domu, może słuchać sobie muzyki, tam pije sobie kawkę, robi sobie przerwy, może sobie włączyć Netflixa, może sobie pograć w grę, no i myśli sobie, że to jest po prostu raj. No i później po tygodniu, dwóch budzi się o 14 w szlafroku, upypłany cały jakiś tam dżemem, kończy grać w PlayStation, a praca w ogóle nie ruszyła, tutaj już rachunki ma do zapłacenia, firma praktycznie nie funkcjonuje i sobie myśli, Boże, w co ja się wdepnąłem. Więc na początku osoby nie chcą mieć szefa, a później marzą o tym, żeby mieć szefa, więc tutaj zasada jest taka, że po prostu musisz sam siebie przekształcić swojego szefa, kata, osobę, która ciebie dopilnuje, co jest cholernie trudne. Trudna jest negocjacja z drugą osobą, a co mówić negocjacja ze sobą. Zresztą każdy z Was, Ty też, jak teraz się zastanowisz, to zauważysz, że najtrudniejsze negocjacje
negocjacje to są z samym sobą, tak? Pracujesz nad czymś, coś ci tam wyskoczyło na Facebooku i teraz czy przerwać ten tekst, miałeś wenę, ale zobaczę co tam piszą, tak? I wchodzisz w jakiś komentarz, później nie wiesz, jak to ktoś kiedyś powiedział, idziesz do lodówki po zrobić sobie kanapkę, czy tam coś przekąsić, a budzisz się, nie wiem, w Malezji, bo akurat idąc do lodówki coś ci się przypomniało i w końcu wykupiłeś bilet i poleciałeś do Malezji i tak dalej. Więc różne rzeczy się mogą wydarzyć, więc po prostu tutaj sam musisz dla siebie się stać szefem, sam musisz się nauczyć organizować swój czas i tak dalej, i tak dalej. Więc nie jest to takie do końca różowe. Oczywiście fajne teksty są gdzieś tam w internecie, typu pracujesz 2 metry od swojej sypialni, że tam ktoś, spóźniłem się do pracy i siadasz sobie przy łóżku i już jestem, nie? To jest wszystko super, ale w momencie, kiedy jakby tą dyscyplinę i te wszystkie narzędzia, mindsety odnośnie zaplanowania sobie swojej pracy, czyli tej dyscypliny sobie ogarniesz. I o tym też będę mówił w moim kursie o pracy zdalnej, bo myślę i jestem przekonany, że to jest w sumie najważniejsza kwestia, żeby sobie to wszystko poukładać, narzędzia do... Znaczy narzędzia to już jest drugi etap, no bo jeżeli w głowie masz niepoukładane, żadne narzędzia ci nie pomogą, możesz sobie napisać, co dzisiaj będziesz robił, a i tak tego nie zrobisz, bo po prostu głowa nie jest nastawiona, więc dużo się musi zadziać w głowie. Więc to jest ten jakby minus, znaczy może nie jest to minus pracy zdalnej, ale musisz sobie to wszystko sam ułożyć. No i kolejnym minusem to jest rozmawianie z własną szafą czy lodówką, czyli samotność. Więc też jak sobie posłuchasz, wiele osób, gdzieś tam też są artykuły w sieci, osoby, które wpadły w depresję, dlatego że właśnie myślały, że mają pracę marzeń, będą sobie sami w domu redaktorami, będą pisali, będą copywriterami, będą grafikami, więc super, wszystko fajnie, ale u większości osób, i tu nawet nie chodzi ekstrawertyk, introwertyk, bo to niestety jakby, ja uważam, że nie ma osoby, która jest w 100% ekstrawertykiem, introwertykiem, myślę, że mamy tutaj mieszankę tych osobowości i myślę, że 90% osób gdzieś tam odczuje brak drugiej osoby. Więc no tutaj są pewne wyjścia, na przykład są coworkingi, albo na przykład w moim przypadku pójście na trening crossfit, tak, spotkanie się z ludźmi, czy gdzieś tam powiedzmy z innymi znajomymi, zawsze ten deficyt, czy to, że mamy na przykład w Rzeszowie normalne biuro, gdzie są pracownicy, gdzie mogę sobie pojechać i tam mogę sobie też pracować, więc jakby ja nie mam z tym problemów, ale wiem, że wiele osób myśli sobie, że o super, będę pracował w domu i złapałem Pana Boga za nogi, później przychodzi ten moment, gdzie budzą się o 14 w szlafroku, kończąc partyjkę gdzieś tam w PlayStation, gdzie tam dżemim gdzieś jeszcze są w ogóle niewyspani, rozczochrani, nieogoleni, nieogarnięci, wyglądają jak 100 nieszczęść, no i muszą się obudzić, w końcu jak im się uda, albo wrócą znów do pracy, do korporacji i sobie tego szefa znów zamówią, albo po prostu sami się staną szefem, to jest ten pierwszy etap, no i kolejny etap, to jak już sobie to ogarną, no to jest właśnie to, żeby sobie znaleźć jakiś sposób, żeby no te kontakty z ludźmi jednak utrzymywać, no bo jesteśmy istotami społecznymi. Zresztą jak sobie zadasz pytanie, co Cię w życiu uszczęśliwia, to tak do końca nie jest to samotność, bo większość osób jest osobami społecznymi i po prostu potrzebujemy trochę się pośmiać, powygłupiać i to mamy. Zobacz, jak sobie zadasz pytanie, jest takie fajne ćwiczenie, czy będziesz o tym myślał na łożu śmierci, tak jakbyśmy to zmienili, to ćwiczenie takie mentalne, i zadasz sobie pytanie, jakie wspaniałe chwile będziesz pamiętał na łożu śmierci, to przeważnie będziesz pamiętał na przykład narodziny swojego dziecka, będziesz pamiętał jakieś miłe sytuacje z jakąś bliską osobą, albo jakiś super ubaw, super imprezę. Zresztą jakbym Ci teraz powiedział, przypomnij sobie jakoś największy ubaw w swoim życiu, to zobaczysz, że to są piękne, fantastyczne wspomnienia. Gdybym Ci na pewno, jakbym powiedział, przypomnij sobie najszczęśliwszy moment w życiu, to raczej nie powiesz, o, to ten moment, gdy pisałem artykuł na bloga, tak? Więc to nie są jakby rzeczy takie super, hiperemocjonalne. Ja na przykład, jak myślę o tym, żeby nagrać jakiś kurs i mam jego wizję i już wiem, że zaraz zacznę go tworzyć, to gdzieś tam czuję taką satysfakcję, ale nagrywanie kursu, czyli ta powtarzalność, siedzenie na tyłku i po prostu tworzenie kursu, czy pisanie książki, e-booka, to już jest, to są tak zwane dupogodziny, to trzeba po prostu wysiedzieć i to nie jest coś, co jest fajerwerkiem emocjonalnym, aczkolwiek wynik jest super, tak? Sam pomysł jest super, wynik jest super, czy wynik finansowy, ale największym wkrętem, który możesz gdzieś tam sobie w życiu dać wkręcić, zresztą teraz ta sytuacja z koronawirusem pokazała, ten reset pokazał, że rzeczy materialne, te wszystkie zabawki, które ludzie sobie kupują za pieniądze, ten pęd, w który się udaliśmy wszyscy wkręcić, tak naprawdę to nie daje szczęścia, to jest w sumie ucieczka od braku szczęścia, czyli ten dół, który mamy emocjonalny, czyli czujemy jakąś tam pustkę, zasypujemy sobie
kolejnymi zabawkami, które przeważnie gdzieś tam bierzemy na kredyt, zakopujemy się, no i teraz jest reset i w sumie większość zabawek nie jest Ci potrzebne, no bo nikt Cię nie widzi Twojego, nie wiem, super iPhone'a, nie widzi Twoich super butów, nie widzi Twojej torebki za 20 tysięcy, nie jeździsz na wakacje, więc na Instagramie niewiele się dzieje, więc co tu pokazać i w sumie zostałeś tylko Ty, więc jakby to wszystko się zresetowało i to pokazało tak jakby co jest Twoją największą wartością w życiu. Na pewno nie są to pieniądze, one są świetne, super, na przykład teraz dają bezpieczeństwo niektórym osobom, ale jakby one nie załatwią wszystkiego w Twoim życiu. Wiele osób myli szczęście i bogactwo z posiadaniem jakiejś sumy pieniędzy. To jest ważne, ale to nie jest wszystko. Ja uważam, że na równi z bogactwem, jeżeli chodzi o posiadanie jakiegoś tam odłożonych pieniędzy, gdzieś tam pieniędzy na koncie, to myślę, że na równi byśmy tutaj położyli też wolny czas, czyli czas, który masz dla siebie i to jest bardzo ważne. Myślę, że to też jest, wiele osób ma dużo pieniędzy, ale nie może ich ani wydać, znaczy wydać to jeszcze mogą, tak, ale jakby nie mogą korzystać z tego życia, które zafundowali sobie dzięki tym, że mają duże pieniądze, tak, no bo w jakiś tam sposób nie mają wolnego czasu, ciągle muszą być w tej pracy, w tej firmie. Co z tego, że mają pieniądze, gdzieś tam ten obrót jest, jak muszą pracować po 17 godzin, jak są na wakacjach, to dalej o tej firmie pracują. Więc ja na przykład już z 11 lat temu wiedziałem, że na przykład dlatego chcę sprzedawać kursy, dlatego sprzedaję książki, że często moja taka praca w moim biznesie to jest godzina, dwie, przeważnie jest to poprowadzenie webinaru, plus tam powiedzmy godzinę coś, napiszę jakiś mailing lub też nagram stylisy, czy powiedzmy takie wideo, więc to jest sama przyjemność. No i jeżeli powiedzmy nagrywam kurs, no to wtedy dłużej siedzę, czy piszę jakiegoś e-booka, czy artykuł, no to mogę posiedzieć sobie dłużej, ale no są momenty, gdzie mogę pracować sobie spokojnie 2 godziny, a prowadzenie webinaru to w sumie nie jest do końca praca, więc tak to wygląda. Więc plusy i minusy mniej więcej tutaj opowiedziałem, tak mi się przynajmniej wydaje, więc też Ci powiedziałem o tym, że ten moment też jest takim fajnym, znaczy fajnym, może nie fajnym, drastycznym, ale też jest resetem, który wskazał Ci, co jest w Twoim życiu ważne. Ja tak troszeczkę to widzę, jakby ten cały świat, my wszyscy tak się wkręciliśmy, biegliśmy, tak, cały czas nowy iPhone, nowy telefon, nowy samochód, nowe ubrania, coś, żeby pokazać innym, ten ma lepsze, to ja będę miał lepsze, tamten znów musi mieć coś lepsze i wiesz, takie napędzanie się na kredyt, wszystko bach, bach, bach i nagle jest reset, te rzeczy już Ci są niepotrzebne w tym momencie, no bo raczej ludzie tego nie zobaczą, tak, nie ma się z kim ścigać, bo wszyscy siedzimy w domach i myślimy o tym, czy nie zabraknie na przykład chleba w marketach i nie będziemy, nie wiem, głodowali, więc to się wszystko przewartościowało i teraz jakby mamy świadomość, co jest najważniejsze, tak, takiej sytuacji nie było u nas w Polsce chyba od II wojny światowej, więc jak wiele osób mówi, też dziś Angela Merkel mówiła, że też nie było u nich sytuacji od końca II wojny światowej, więc naprawdę jest to przewartościowanie i daje bardzo do myślenia. Więc trochę opowiedziałem Ci o pracy zdalnej, o trochę mojej historii. Uwielbiam i to też jest bardzo ważne, że lubię i to i uważam, że najfajniejsze w tym wszystkim, najfajniejszy jest właśnie taki płodozmian, czyli żebyś miał szansę i popracować sobie w domu i żebyś miał szansę też popracować z ludźmi, jak Ci zabraknie tych kontaktów międzyludzkich. Warto mieć, tak jak mówiłem, też czas na swoje hobby, na swoje pasje, coś, co w ogóle nie jest związane z biznesem, czas dla siebie, bo to też buduje Ciebie i ładuje Ci baterię, żebyś był bardziej kreatywny, bardziej wydajny w tym, co robisz. I to jest, uważam, też bogactwo, posiadanie wolnego czasu na równi, myślę, że tutaj z wielkością Twojego konta bankowego. Dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli uważasz, że ten film jest wartościowy, możesz go komuś udostępnić, możesz go gdzieś tam wrzucić na Facebooka, no i koniecznie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj mój kanał, bo będzie więcej tego typu filmów. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia. Życzę powodzenia w tych trudnych czasach. Cześć!